O komfort i ciszę podczas świąt Bożego Narodzenia zadba producent okien, drzwi i rolet Okna Konieczny. Naszym klientom składamy najcieplejsze życzenia wzajemnego zrozumienia oraz wszystkiego, co dobre, piękne i zdrowe. Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia dostarczą wszystkich tych emocji, na które nie mamy czasu pochłonięci codziennością, a nowy rok będzie pełen pomyślności i szczęścia. Życzą właściciele, zarząd i pracownicy Grupy Tu Bądźin. Cudownych i wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia życzy swoim klientom firma Tata Meble. Zapraszamy na zakupy w naszej firmie przy ulicy Warszawskiej 13, a postaramy się o to, by te święta minęły wygodnie i komfortowo. Niech świąteczny czas minie Państwu w ciepłym rodzinnym gronie i pięknej, magicznej atmosferze wypełniającej cały dom. Najserdeczniejsze życzenia spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia oraz sił i energii w realizacji pomysłów w nowym roku dla naszych pasażerów i klientów składa PKS Sieradz Spółka z o.o. Dorota Maciejewska, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś zobaczą Państwo. Sesja budżetowa powiatu sieradzkiego. My dzielimy budżetem takim, jakim dostajemy z całej subwencji państwowej. Sesja Rady Miasta w Łasku. To jest dla mnie, dla pracowników urzędu, zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Oddanie chodnika w Wiechucicach. Ja się bardzo cieszę, że tutaj akurat w tej miejscowości zostało to zrobione. Kolędowanie sieradzkich licealistów. Przygotowania nie trwały długo, na pewno 2 tygodnie, nie więcej. I naprawdę dalej się stresujemy tym, czy to wszystko dobrze wypadnie. Koncert kolęd przedszkolaków z Łasku. Takie uroczystości organizujemy corocznie. Przyszłoroczny budżet w powiecie sieradzkim został uchwalony. Decyzja radnych nie była jednomyślna. Plan budżetu wywołał sporą dyskusję. Ponadto poruszono kwestię współpracy przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej z gminami. Najważniejszym punktem 42. sesji Rady Powiatu w Sieradzu było podjęcie uchwały dotyczącej budżetu na 2018 rok. Skład orzekający regionalnej izby obrachunkowej w Łodzi w składzie Paweł Dobrzyński przewodniczący, Grażyna Kosz członek, Barbara Polowczyk członek. Uchwała co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt budżetu powiatu sieradzkiego na 2018 rok. W przyszłorocznym budżecie uwzględnione są takie inwestycje jak budowa nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, remont drogi powiatowej Glinno-Włyń w gminie Warta oraz dofinansowanie do budowy bazy szkoleniowej ratownictwa wodnego Straży Pożarnej. No jest to trudny budżet, bo jakby nie było, to starosta nie ma dochodów. My dzielimy budżetem takim, jakim dostajemy z całej subwencji państwowej. I ten budżet musimy rozdzielić na wszystkie jednostki, na oświatę, na kulturę, na DPS-y, na domy dziecka, na całą administrację. I no, jeszcze na dodatek tego musi starczyć na inwestycje. Na inwestycje chociażby drogowe, gdzie na terenie powiatu sieradzkiego mamy 650 km dróg. I te drogi przynajmniej w 80% praktycznie wymagają gruntownej naprawy. Gdyby nie było współpracy między samorządem powiatowym i samorządem gminnym, gdybyśmy nie umieli wykorzystać środków zewnętrznych, unijnych, to tak naprawdę nie zrobilibyśmy nic. Natomiast przy współpracy jednostek samorządów, przy możliwościach wykorzystania funduszy unijnych, przy tym, że umiejętnie zarządzamy, że tak powiem tutaj wewnętrznie tym budżetem, który jest, jest właśnie no, ten efekt, że udaje nam się zrobić jeszcze dodatkowe inwestycje, które niekoniecznie planowane są przy założeniu budżetowym wcześniejszym. Przede wszystkim musimy zatrzymać wypływ pieniądza. No, musimy poradzić sobie z oświatą. Szczególnie trudna jest sytuacja w oświacie.
koszty stałe się nie zmniejszają niestety, a subwencja oświatowa jest coraz mniejsza z uwagi przede wszystkim na zmniejszającą się ilość uczniów. Ale myślę, że ten budżet został skonstruowany na miarę możliwości, nie na miarę potrzeb, na miarę możliwości, bo potrzeby są znacznie, znacznie większe. Niestety powiat nie jest jednostką samorządową, która posiada duże środki, dlatego też musimy bardzo oszczędnie i mądrze, racjonalnie gospodarować tym, co posiadamy. Za przyjęciem budżetu było 18 radnych. 5 radnych z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości nie poparło budżetu. Jest to budżet, który nie rozwiązuje problemów, gdzie kolejny deficyt kolejnym kredytem się łata, gdzie do 2036 roku jesteśmy zadłużeni i nie jest to kredyt inwestycyjny, kredyt, który przyniesie potem jakieś tam wymierne korzyści, tylko taki typowo konsumpcyjny. Z tego powodu byliśmy przeciwko. Poza tym ten budżet nie rozwiązuje takich istotnych problemów w powiecie. Cały czas przekłamuje się, mówiąc, że jest mniejsza subwencja oświatowa. Nie, nam uciekają uczniowie, bo subwencja na ucznia jest wyższa. Mamy coraz mniej uczniów i nie dlatego, że jest mniej ich faktycznie, fizycznie, tylko dlatego, że nam zabierają szkoły niepubliczne. Również taką bardzo istotną sprawą, aczkolwiek może ona dotyczy niewielkiej liczby osób, jest dom dziennego pobytu, o który, no tak się pan starosta stara, kolejny starosta, że w Sieradzu go nie mamy. W Zduńskiej Woli są 3, miasto podobnej wielkości. A naprawdę jest ogromna potrzeba ze strony rodzin, które mają osoby niepełnosprawne. Że słaby budżet, mało inwestycji, przydałoby się więcej. Nie ma oszczędności, nie widzę tych oszczędności i z roku na rok zapożyczamy się nie tylko na oszczędność, na inwestycje, ale również na to, żeby przetrwać cały rok. Więc szkoda, no ale jednocześnie byłem za tym budżetem. Głosowaliśmy za, bo uważam, że lepiej mieć słaby budżet niż nie mieć żadnego. W Błaszkach nie mamy budżetu i mamy wielki kłopot, bo nie wiadomo, co dalej będzie, więc umiem się w tej chwili postawić w sytuacji kogoś, kto nie ma budżetu. Planowane wydatki w przyszłorocznym budżecie to ponad 114 milionów złotych. Po stronie przychodów jest 113 milionów. Deficyt ma pokryć kredyt. Podczas sesji poruszono także inną ważną kwestię. Dyskusję wywołały dopłaty gmin na kursy autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w Sieradzu, których z powodu finansów jest coraz mniej. Na zaproszenie radnej Katarzyny Paproty na sesji pojawił się Sławomir Gozdalik, prezes PKS Sieradz. Teraz doszło do tej pory, że te potoki pasażerskie są bardzo ograniczone. Dlatego przewoźnik musi korzystać z dofinansowania. Taka możliwość w obecnym ustawodawstwie wynikającym z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym istnieje. Oczywiście trzeba uzgodnić, w jakiej formie ma to być. Czy ma to być dopłata do wozu kilometra uzgodnionego wcześniej, czy dana jednostka indywidualnie złoży zamówienie na obsługiwanie bądź wykonywanie takiej komunikacji, czy po prostu dogada się z przewoźnikiem i na jakiś tam przebieg kilometrów po swoim terenie dopłaci, na przykład, tak jak my to deklarowaliśmy i cały czas deklarujemy, że nie chcemy już na tych skrajnych odcinkach, gdzie nie ma rentowności, ale jest potrzeba zaspokajania tych potrzeb, nie chcemy godziwego zysku, tylko chcemy uczciwie, żeby nam dany organ wyrównał tą stratę, którą ponosimy między wpływem a kosztem kilometra. Muszę dbać o wynik finansowy, natomiast wykonując komunikację publiczną, wykonujemy na własne ryzyko ekonomiczne, dlatego tam, gdzie nie ma tych potoków pasażerskich, gdzie nie ma rentowności, musimy podejmować trudne decyzje. Przede wszystkim one są trudne, zdaję sobie sprawę, dla mieszkańców, których odcinamy od komunikacji, bo potrzeba społeczna jest, bo to widać z zainteresowania komunikacją, ale jest to ilość osób, która nie gwarantuje żadnemu przewoźnikowi możliwość chociażby zarobienia na koszty, które powstają po drodze. Dlatego jesteśmy za rozmowami z każdą jednostką samorządu w naszym powiecie, które zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem są odpowiedzialne za funkcjonowanie komunikacji publicznej. I to jest naszym priorytetem, nie karać mieszkańców i odcinając ich od komunikacji, tylko rozmawiać. Przez wyłączone kursy autobusów cierpią najbardziej uczniowie sieradzkich szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają utrudniony powrót do domu po lekcjach. Planowanych jest kilka prób rozwiązania tego problemu. Mają to być spotkania zarządu przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej z przedstawicielami gmin i dyrektorami szkół.
Głównym tematem sesji w Łosku było uchwalenie przyszłorocznego budżetu miasta. Radni w tej kwestii byli jednogłośni. Podczas 39. sesji Rady Miejskiej w Łosku uchwalono budżet na 2018 rok. Prezentacji WPF-u oraz projektu budżetu podczas obrad komisji dokonali pan burmistrz Gabriel Szkudlarek oraz skarbnik gminy pani Anna Gowińska. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łask na 2018-2028 wraz ze stosownymi załącznikami została sporządzona z należytą starannością i obowiązującymi przepisami i przedłożona Radzie Miejskiej w ustawowym terminie. Planowany dochód gminy Łask na 2018 rok to 102 902 556 84 grosze, w tym dochody majątkowe w kwocie 6 843 170 zł 75 groszy oraz dochody bieżące w kwocie 96 059 386 zł 9 groszy. Wydatki gminy to 109 038 642 48 groszy, w tym wydatki majątkowe w kwocie 21 476 209 zł 56 groszy oraz wydatki bieżące w kwocie 87 562 432 zł 92 groszy. Największą pozycję w budżecie po stronie wydatków stanowi kwota przeznaczona na oświatę i wychowanie w wysokości 31 495 744 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 6 036 085 zł 64 groszy, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 21 476 209 zł 56 groszy, co stanowi 19,7% wydatków ogółem planowanych na 2018 rok. Planowane wydatki inwestycyjne na 2018 rok w porównaniu do planowanych na pierwszy dzień 2017 rok są wyższe o kwotę, planowane oczywiście, o kwotę 12 799 309 zł 56 groszy. Na spłatę rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zarezerwowano w budżecie kwotę 2 603 919 zł 36 groszy. Przewidywana kwota długu gminy Łask na rok 2018 to 19 598 614 69 groszy. Przewidywana prognoza spłaty długu gminy stwarza nadzieję i możliwość wygospodarowania w budżecie gminy w kolejnych latach większych środków na inwestycje i rozwój gminy. Konstrukcja WPF-u i budżetu jest zdeterminowana w większości przez uregulowania ustawowe, zawarte umowy, zadania obligatoryjne, wypadkową otrzymywanych funduszy z programów unijnych oraz zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. Doświadczenia ostatnich kilku lat związane z budżetem gminy i WPF-em wykazują, iż uchwalany WPF oraz budżet podlegają w czasie roku budżetowego wielokrotnym uaktualnieniom i korektom w związku z pojawiającymi się środkami finansowymi lub zmieniającymi się przepisami. W związku z powyższym i w tym roku budżetowym tego nie unikniemy. Każdorazowe zmiany WPF-u i budżetu będą podlegały kontroli Rady Miejskiej w Łasku. Projekt budżetu na 2018 rok zapewnia gminie i jej jednostkom organizacyjnym możliwość prawidłowego funkcjonowania i realizowania przypisywanych im zadań. Decyzja radnych była jednogłośna. Budżet został uchwalony, ogromnie się z tego cieszę. Podziękowałem Państwu radnym. To, co powiedziałem, to jest dla mnie, dla pracowników urzędu, zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, te właśnie pozytywne opinie Państwa radnych. Bardzo dziękuję radnym za zaufanie, jakie okazali. To także świadczy o tym, że radni mają dużą wiedzę, że wiedzą, że wróżenie z fusów, szukanie gruszek na wierzbie jest bezcelowe. Po prostu trzeba mocno stąpać po ziemi. Ja zawsze powtarzam, że tak krawiec kraje, jak mu materiał staje. Po stronie dochodów jest ponad 102 milionów złotych, a wydatki wynoszą 109 milionów złotych. Cieszy nas wszystkich, że jednogłośnie został budżet przyjęty. To świadczy o tym, że został dobrze przepracowany na komisjach. Nie ma takiej możliwości, żeby wszystkich zaspokoić, ale cieszy nas to, że kierunek, który został nakreślony przez nasze ugrupowanie bezpartyjne, które ma większość w Radzie, burmistrz tego ramienia sprawuje urząd, realizuje zapowiedzi przedwyborcze. Tam wtedy, jak ktoś sobie przypomni, główny był nacisk kładziony na drogi i faktycznie w tym roku i w przyszłym roku bardzo duża ilość
bardzo, to jest pojęcie względne, to jest pojęcie względne oczywiście, bardzo duża ilość, ale te inwestycje drogowe są liczne, znaczne lub przygotowywane będą również nowe projekty na budowę dróg. O kolejnych inwestycjach realizowanych przez Radę Miejską w Łasku będziemy informować Państwa w kolejnych programach 8 Telewizji Regionalnej. Jedna z ostatnich inwestycji powiatu w tym roku to m.in. remont chodnika w Jechucisach. Oddany do użytku chodnik zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni komunikację na drodze. W miejscowości Wiechucice oddano do użytku chodnik o długości 320 metrów z przebudową zjazdów do posesji. Koszty inwestycji to blisko 125 tysięcy złotych. Brakowało tutaj w okolicy sklepu, w okolicy strażnicy OSP, brakowało ciągu pieszego, czyli tej separacji ruchu pieszych od ruchu pojazdów i dzięki temu to powstało. Dodatkowo jest też po drugiej stronie odtworzony rów, przeciągnięty kawałek kanalizacji, znaczy takiej rury w wejściu przed do OSP i do sklepu. No dzięki temu myślę, że od tej pory będą w miarę suchą stopą mieszkańcy w tym miejscu przechodzić. Ułożymy nowy krawężnik oczywiście, no bo w tym miejscu nie było, jeśli jest zremontowany chodnik, no to gdzieś mamy ślad chodnika, tutaj jest całkowicie nowy, wykonany. No i tak jak powiedziałem, odmulenie po drugiej stronie rowu i zrobienie również niedaleko widocznej takiej zatoczki autobusowej, powiedzmy, to jest tylko utwardzenie, no ale już rzeczywiście dla ludzi wysiadających z autobusu będzie to zupełnie inne niż przedtem. To jest również inwestycja, która jest wspólnie robiona z Urzędem Gminy w Sieradzu. Chodnik w granicach 300 metrów, 65 tysięcy dołożyła gmina, drugie tyle dołożył powiat, więc za połowę tych pieniędzy zostało zrobione. Ja się bardzo cieszę, że tutaj akurat w tej miejscowości zostało to zrobione, bo jakby nie było, Wiechucice cały czas chodziły też trochę po głowie, bo jest to taka miejscowość, która jest położona między dwoma dużymi miejscowościami. Mówię tutaj o Chojnym i mówię tutaj o Sieradzu. Dużo ludzi tutaj jeździ, duże nasilenie samochodów, natomiast również Wiechucice nie są małą wsią. I zakładając, że tutaj no, porusza się dużo osób przy tej drodze, która jest, stwarzało to pewne niebezpieczeństwo i uważam, że dobrze się stało, że ten kawałek chodnika powstał. Ja myślę, że w jakimś tam czasie najbliższym będziemy chcieli doprowadzić do tego, żeby dalej robić tą inwestycję tutaj. Ta inwestycja przebiegła bardzo szybko. Ja tutaj chcę podziękować panu dyrektorowi Robertowi Piątkowi, panu staroście za tak szybko zrealizowanie tej inwestycji. Była to końcówka roku i ta inwestycja została zrealizowana i bardzo się cieszę, bo bezpieczeństwo mieszkańców Wiechucic jest znacznie lepsze. No i już ludzie chodzą po chodniku i ruch jest dosyć duży. Chojne się rozwija, duża miejscowość, ponad 1000 osób mieszka. Także no, ludzie dojeżdżają do pracy i ten chodnik był niezbędny. No. Myślę, że w dalszej współpracy będziemy dalej kontynuować chodnik na Chojnym, jeszcze też przy drodze powiatowej też mamy w planach, także dalsze inwestycje drogowe również wspólne będziemy realizować, myślę, że nam się to uda. Realizacja wszystkich inwestycji wykonywanych przez powiat w tym roku powiodła się. Powiem, że zrealizowaliśmy więcej w tym roku, jak zakładaliśmy i myślę, że bardzo dobrze, bo może byśmy tego wszystkiego nie zrealizowali, ale dobra współpraca starostwa, samorządu starostwa z samorządem gmin, miast właśnie wypływa tym, że możemy zrealizować więcej inwestycji na terenie naszego całego powiatu, jak zakładamy i jak pozwalają środki oczywiście starostw. W wielu miejscowościach jest jeszcze duża potrzeba wykonywania remontów dróg czy chodników. Cieszę się z tego odcinka, jaki został wykonany na terenie Wiechucic, niemniej jednak jako radny powiatu sieradzkiego z terenu gminy Sieradz widzę jeszcze kilka miejsc, gdzie takie chodniki byłoby potrzebne, żeby powstały. Jest to miejscowość Rzechta, jest to miejscowość Kłodzko i jeszcze kilka innych miejscowości mógłbym wymienić, no ale ze względu na mizerię finansową, jaką mamy w budżecie na inwestycje, nie wiadomo, co uda się z tego wykonać. Jeszcze jedna miejscowość jest, która po prostu chodnik buduje się już któryś rok. Mam na myśli miejscowość Rudę, gdzie miejscowość ma długości 4 km i praktycznie od 10 lat ten chodnik nie może być skończony. Myślę, że jeżeli by się znalazły środki, zostanie ta droga przebudowana lub też dokończony ten chodnik, ponieważ nie zostało go dużo, no niemniej na około kilometra chodnika są to
dosyć duże koszty. Będziemy się starać, żeby ta inwestycja została zrobiona. Oddanie chodnika w Jechucicach to jedna z ostatnich inwestycji zakończonych w tym roku przez powiat. My nadal czujemy ducha świąt, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa na relację z kolędowania uczniów drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Nietypowe spotkanie i szczypta humoru zgrały się w ciekawe wydarzenie, które przypadło do gustu przybyłym gościom. Na koniec czekało na wszystkich nietypowe zdarzenie. Kolędowanie jest nieodzownym elementem każdych świąt Bożego Narodzenia. W tym przekonaniu utwierdzili nas uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Na myśl o kolędowaniu wszyscy nucą w głowie cichą noc, przybierzeli do Betlejem czy Oj maluśki maluśki. Jednakże kolędowanie to nie tylko śpiew. Na spotkaniu nie brakowało również recytacji, gry na gitarze, tańca oraz występów całych zespołów. Przygotowaliśmy przedstawienie, ja w tym przedstawieniu biorę udział. Tutaj jeszcze panie włefistki przygotowywały, pani od angielskiego, także razem jakoś daliśmy radę. Przygotowania nie trwały długo, na pewno 2 tygodnie, nie więcej. I naprawdę dalej się stresujemy tym, czy to wszystko dobrze wypadnie. Przygotowany występ z nutą dobrego humoru na wszystkich zrobił spore wrażenie. To nie tylko kolędowanie, to wspólne życzenia, to wspólny opłatek i wspólna po prostu kolacja wigilijna, można powiedzieć w cudzysłowie, ale nie o tej porze może, ale taka już wspólna nasza Wigilia. Cały pomysł przygotowania właśnie tych potraw wigilijnych to wyszedł od samorządu uczniowskiego, także tutaj ani nie mój, ani nie nauczycieli, także tutaj bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczniom, że tak stanęli na wysokości zadania i przygotowali taką wspólną Wigilię. Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu postarali się o wprowadzenie nas w świąteczny nastrój głównie dzięki muzyce, recytacji i innym występom artystycznym. Każdy się zaangażował bardzo w przygotowania Wigilii, no i chyba wyszło bardzo dobrze. Teraz mamy poczęstunek, każda klasa przygotowywała jakieś danie wigilijne, także wszystko jest jak najbardziej w świątecznym klimacie. Na pewno mamy tutaj rodzinną atmosferę. Naprawdę myślę, że nie w każdej szkole jest tak. Jesteśmy ze sobą zżyci i naprawdę spędzamy święta jak w takiej drugiej rodzinie. Przygotowania tak naprawdę bardzo krótko trwały i dzisiaj w sumie była pierwsza taka próba całości, że ćwiczyliśmy wszystko od początku do końca. Co wynosicie dla siebie z takiego kolędowania, bo to nie jest wasz pierwszy raz? To w ogóle tak bardzo nas łączy. Też co można było widać pod koniec, jak śpiewaliśmy wszyscy, jest taki dzień. Wszyscy tutaj śpiewali razem z nami, ręce do góry, także. Na koniec spotkania licznie zabrani goście wysłali swoje nietuzinkowe elektroniczne światełko do nieba, by następnie spędzić wspólnie przedświąteczny czas na wigilijnym poczęstunku przygotowanym przez uczniów. Wychowankowie z przedszkola nr 6 w Łasku dali koncert kolęd w klimacie świątecznym. Wśród publiczności byli przedstawiciele władz, rodzice oraz dziadkowie najmłodszych.
Sala widowiskowa Domu Kultury w Łasku gościła najmniejszych mieszkańców miasta z przedszkola imienia Słoneczko, którzy zorganizowali dla tłumnie przybyłej publiczności występ kolędowy w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Jest nam bardzo miło, że mieliśmy tutaj bardzo wielu gości. Oczywiście takie uroczystości organizujemy corocznie, niemniej jednak przedsięwzięcie takie, jak podjęliśmy w tym roku w Łaskim Domu Kultury po raz pierwszy. Myślę, że właśnie dlatego, żeby pokazać to szerszej publiczności, w przedszkolu niestety nie dysponujemy taką ilością miejsca i jednak nie mogliśmy nigdy gościć tak wielu odbiorców naszych uroczystości, stąd pomysł właśnie na spotkanie w Łaskim Domu Kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu, rodzice oraz dziadkowie przedszkolaków. W ramach koncertu znaleźliśmy i pastorałki, mniej znane, bardziej znane kolędy. Dziewczyny opracowały specjalny program, czyli znalazły się również elementy tańca, elementy przedstawienia, była taka kolacja, przedstawienie takiej kolacji wigilijnej, czyli różne rodzaje ruchu, tańca, śpiewu. W przedstawieniu wystąpiło 6 grup wiekowych, w tym około 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy występ nagrodzony był gromkimi brawami, a na zakończenie wszyscy zebrani na sali wspólnie odśpiewali kolędę bożonarodzeniową. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Gmina Uniejów oraz Termy Uniejów składają najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia naszym gościom, klientom i kuracjuszom. Życzymy Państwu w te święta wielu wspaniałych doznań, przeżyć i dobrego humoru. Zapraszamy do wspaniałej zabawy z wykorzystaniem właściwości naszej wody geotermalnej. Wszystkim życzymy wesołych świąt! Bank Spółdzielczy w Sieradzu, ulica Zamkowa 2, zaprasza do punktu obsługi bankowej w Sieradzu przy Alei Pokoju 11. Zakładamy rachunki, wydajemy karty, udzielamy kredytów. Oferujemy m.in. kredyt agroszybki, rachunek dla seniorów, konto dla młodych i wiele innych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w doborze odpowiedniego produktu. Chcesz przenieść do nas rachunek z innego banku? Zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy do oddziału Banku Spółdzielczego przy Alei Pokoju 11. Cudownych i wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia życzy swoim klientom firma Tata Meble. Zapraszamy na zakupy w naszej firmie przy ulicy Warszawskiej 13, a postaramy się o to, by te święta minęły wygodnie i komfortowo. Niech świąteczny czas minie Państwu w ciepłym rodzinnym gronie i pięknej, magicznej atmosferze wypełniającej cały dom. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szatku dziękuję swoim klientom za zaufanie i zakupy w naszych sklepach najwyższej jakości wyrobów wędliniarskich, piekarskich, garmażeryjnych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska życzy swoim klientom wiele zdrowia i radości, rodzinnej atmosfery i smacznych świąt w gronie najbliższych. Wyjątkowo w środę zapraszam do obejrzenia bloku Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której zobaczą Państwo m.in. materiały z Dnia Wolontariusza oraz spotkania świątecznego dla dzieci.
Świąteczna akcja Mikołaj i sponsor dzieciom spółdzielców to jak zwykle wspaniała zabawa dla najmłodszych. W tym roku odbyła się jej 14. edycja. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy w Spółdzielczym Domu Kultury. Trochę my, trochę sponsorzy, którzy współpracują z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową, finansują po to, by dzieciaki przed świętami miały przyjemne chwile dla siebie. W tym roku zmieniliśmy co nieco formułę kwalifikowania dzieci na tą imprezę. Zawsze my zapraszaliśmy, mając dane m.in. z Ośrodków Pomocy Społecznej. W tym roku po raz pierwszy od 14 lat poszliśmy inną drogą, to znaczy ogłoszenia na klatkach schodowych, informacje w radiu, w telewizji. I rodzice zgłaszali się sami. W imprezie uczestniczyła blisko setka dzieci mieszkających w zasobach spółdzielni. Czekało na nich wiele zabaw i konkursów z Mikołajem, a także słodki poczęstunek i paczki. Dzień dobry, witam wszystkich Was. Na zabawę nadszedł czas. Z grzecznym ukłonem, z uśmiechem radości witamy zebranych tu wszystkich gości. Chcemy, by goście się nie nudzili i mocno, mocno brawo nam bili. A teraz zapraszam wszystkie dzieci tutaj do mnie. Wszystkie, szybciusieńko, nie siedzimy u mamy na kołankach. Zostawiamy rodziców, słuchajcie, ja poproszę tutaj jeszcze o przesunięcie statywów, dobrze? Bo będą nam mikrofony bez statywów potrzebne. Wszystkie dzieci, wszystkie zapraszam tutaj. Czy mają czapki, czy nie mają? Kto dostał czapkę, zakłada czapkę. Wszystkie tutaj dzieci, słuchajcie, zapraszam do tyłu. Do przodu, do tyłu. Na prawo robimy tik-tak. Na prawo, na lewo. Ok, widzę, że głowy są w porządku. Czy mamy ręce? Nie widzę, mamy ręce. Mamy ręce, no to teraz głośno klaszczemy. Cicho, cicho, śniadania nie jedliśmy. Dobne. Łapiemy się za bioderka, uwaga, uwaga. I robimy duże kółeczko w prawą stronę. W prawą mówiłam. Która to prawa? A w lewo teraz? Okej, okay. Bioderka są, ręce są, głowa jest. A czy nogi... no teraz usłyszałam. Słuchajcie, na 3-4 każdy wypowiada swoje imię. 3-4! Pięknie, super, już się idzie do nas. Mówimy cały... Czy tu jakieś dzwoneczki są? O, słuchajcie, coś się dzieje. Ktoś tu do nas idzie. Jest! Przyszedł do nas. Byłyście chyba bardzo grzeczne w tym roku. No właśnie, sprawdzimy, sprawdzimy, moi drodzy. Dzień dobry, kochane dzieci. Dzień dobry! Coś za cichutko, siadanka nie było dzisiaj. Głośniej jeszcze, proszę bardzo. Rewelacyjnie. Zapraszam Was serdecznie wszystkich oczywiście do wspólnej zabawy. Rodzice również. Broda mi troszeczkę przeszkadza tutaj w mowie. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej, fantastycznej zabawy. Rodziców również. Piosenkę numer jeden i słuchajcie, czy Wy macie żywe choinki w domu? Będziemy szli teraz po choinkę. Mikołaj będzie tańczył z nami. Chodź tu do nas, Mikołaju. Mikołaju, maszerujemy. Oczywiście wszyscy maszerują. Tak jest, maszerujemy. Doszliśmy do lasu. Uwaga. Wybieramy choinkę. Wybieramy. Szukamy choineczki. Szukamy. Ma być piękna, duża i ładna. Uwaga, jest. Dajemy choinkę. Jesteśmy choineczką. Okej, mamy choinkę, znaleźliśmy choinkę. To teraz co musimy zrobić? Musimy ją ściąć najpierw, żeby ją zabrać do domu. Czyniemy choinkę. Mocno, na dole, na dole. Mocno! Ona jest bardzo gruba. Tak jest. Uwaga! Choinka się przewróciła! Spadła. Uwaga, to teraz musimy ją... Ja sprawdzam języki. Gabryś jest język? Mocno na brodę. Mikołaju, język na brodę.
śpiewamy głośno, ostatni refrenik będzie. Lewa noga i prawa ręka w kółko. Lewa noga i prawa ręka. Lewa noga i prawa ręka. A ja sprawdzam. Lewa noga, prawa ręka. Tutaj jest miejsce w tym kółeczku jeszcze. Muzyka zaliczone. Jedziemy dalej. Tańczymy! Na koniec mniejsze balonki, tak. I śnieżynki pomagają w tym lekko, bo to jest ciężko włożyć te balony. Proszę Państwa, na początku mniejsze balonki muszą być. Pierwsze balony muszą być mniejsze. I pokonuje kraj stopy. No masz na panek, wkładaj, a ja będę trwała. Jedziemy na łyżwa! Wszyscy! Jazda figurowa, proszę bardzo! Jedziemy! Śnieżynki też! Tak jest! Pięknie! Mikołaj z jaką gracją! Pięknie! Mikołaj do następnego dziecka! Jesteśmy Wojteczką! Wojteczka jest była dzisiaj! Już była dzisiaj Wojteczka! Mój Mikołaj! Co ty nie pamiętasz? Przekroczyć jest nie można. Na przejściu dla pieszych w dozwolonym miejscu czy na czerwonym świetle? Na przejściu. Pięknie! Brawo! Uwaga, kolejne pytanie. Przechodząc przez drogę, idę z zdecydowanym krokiem, przebiegam czy zatrzymuję się i rozmawiam z kolegą? Rozmawiam z kolegą. Pięknie. Nie rozmawiamy, Mikołaju, z kolegą, nie podpowiadaj źle. Uwaga, kartę rowerową może otrzymać osoba, która ukończyła 7, 10 czy 13 lat. 13. 10 na drobna pomyłka. Dashing to the snow, in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing on the way. Bells and bells ring, making spirits bright. And funny is to ride and see a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bride was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We've got into a drifted bank and then we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. I Jen was riding by in one horse open sleigh. He loved us there, I sprang in like but quickly drove away. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey,
way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Spotkanie przygotowali i poprowadzili pracownicy sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej. Dzięki sponsorom, ich wsparciu finansowemu i rzeczowemu, impreza była jeszcze bardziej atrakcyjna. Po raz pierwszy sieradzka spółdzielnia mieszkaniowa nagrodziła wolontariuszy, osoby, które pomagają innym, a także mają swoje pasje i dzielą się nimi z innymi. Staliśmy się miejscem, w którym chętnie spotykają się i prowadzą swoją działalność liczne organizacje pożytku publicznego. Postanowiliśmy te osoby uhonorować, wyróżnić, spotkać się z nimi, usłyszeć także o ich oczekiwaniach, a przede wszystkim podziękować za to, co było do tej pory. Takie nagrody być może mobilizują. No myślę, że na pewno, ale sądzę, że tych osób nie trzeba mobilizować. To są osoby tak mocne duchem i sercem, że one działają z potrzeby serca, a nie dla poklasku. Więc sądzę, że to jest tylko sympatyczny dodatek i sygnał, że dostrzegamy to, że cieszymy się z tego, że z nami są, z tego, co robią dla nas i dla naszych mieszkańców. Czyli warto ich pokazywać chociażby jako wzór. Zdecydowanie powinni służyć jako wzór wielu. Ja w swojej wypowiedzi powiedziałam, że dla mnie, dla zarządu, dla rady oni są wzorcem. Pokazują nam, jak należy się otwierać na drugiego człowieka i pewnie pozwolą nam funkcjonować jeszcze lepiej z większym otwarciem. Jednym z wyróżnionych był Arkadiusz Balcerzak i sieradzki klub kolekcjonera i hobbysty. Nie spodziewaliśmy się tego, ale tak to w życiu bywa, że tak jak w niektórych tutaj tych opisach złotych myśli właśnie, co dobrego się daje, to wraca do człowieka. Czy takie wyróżnienie mobilizuje? O, jak najbardziej. Takie wyróżnienia bardzo mobilizują i są naprawdę taką podstawą, takim fundamentem do dalszej działalności. Jesteśmy kolekcjonerami, ale też właśnie społecznie działamy w różnych tam dziedzinach. Pomagamy ludziom w kolekcjonowaniu, w rozszyfrowywaniu starych dokumentów i to jest właśnie ten nasz wolontariat. Podczas spotkania czas umilił gościom zespół Akord działający w Spółdzielczym Domu Kultury.
Wolontariusze mają dobre serce, ważny jest dla nich los drugiego człowieka, dlatego warto ich nagradzać i wyróżniać. Witraże zachwycają swoją formą i kolorystyką. To właśnie one były tematem 16. edycji konkursu bożonarodzeniowego Spółdzielczego Domu Kultury. Miał już on swój finał, nagrodzono najlepsze prace. Przyznano także sporo wyróżnień. Na konkurs wpłynęło 61 prac. Tematyka okazała się trudniejsza niż w zeszłym roku. Przede wszystkim jest pracochłonna, ale prace, które znalazły się wśród nagrodzonych, robią wrażenie. Co było przede wszystkim oceniane? Myślę, że pomysł, staranność wykonania również. Trudno było wybrać tą najlepszą? Oczywiście, zawsze jest trudno. Zawsze jest trudno ocenić zaangażowanie, wkład dzieci, ich wyobraźnię. Każda praca jest na pewno przepiękna, każda opowiada inną historię. Uczestnicy konkursu popisali się wyobraźnią i kreatywnością w tworzeniu witraży. Kira, powiedz, skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym konkursie bożonarodzeniowym SDK-u? Po prostu pani mi powiedziała, że jest taki konkurs i nigdy nie lubiłam witraży, więc też to mnie zachęciło, żeby spróbować. Nigdy nie robiłaś, a trudno było go zrobić? Trochę trudno, tak średnio. Jakiej techniki użyłaś? Zaprojektowałam witraż, potem po prostu wycięłam nożykiem i podkleiłam bibułą. Nie jest to takie bardzo trudne, jak myślałam. Wchodzi się na te plastyczne zajęcia i tam zawsze jest jakaś chęć brania tych, nie zawsze się udaje, ale raczej są jakieś tam te wyróżnienia. Spróbowałam raz i zaciekawiło mnie i tak zostało do tej pory. Czym się zainspirowałaś, tworząc ten witraż? Witraż też wyszedł znikąd. W ogóle nie było koncepcji na to. Już pod koniec miałam się poddać, ale no jednak tam parę pomysłów było i się tak jakoś, no... Trudno było go wykonać?
Dosyć tak, bo było też mało czasu, ale udało się. W kategorii wiekowej klas 4-6 równorzędne nagrody otrzymali Aida Kłys i Maciej Scherer ze szkoły podstawowej nr 9 oraz Kira Gołąb i Iza Bilska, wychowanki Spółdzielczego Domu Kultury. Wśród gimnazjalistów nagrodzono Gabrielę Łuszkiewicz i Dobrosławę Ciołek ze szkoły podstawowej gminy Sieradz oraz Joannę Jolub, uczestniczkę koła plastycznego Spółdzielczego Domu Kultury. Wśród uczniów klas 7 wręczono wyróżnienia. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, dlatego z tej okazji firma Ekowiatr składa Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i zadowolenia z realizacji planów. Niech te święta miną Państwu spokojnie, smacznie i rodzinnie. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu zaprasza kierowców z kategorią B. Płyta szkoleniowa posiada 3 moduły treningowe, które pozwalają na prowadzenie zaawansowanych ćwiczeń z zakresu opanowywania pojazdu. Wyjątkowe emocje zapewni szarpak destabilizujący tor jazdy. Jest to jedyne w województwie miejsce, które umożliwia korzystanie z nowoczesnego terenu szkoleniowego. Na pierścieniu poślizgowym możesz doskonalić wyprowadzanie pojazdu z ekstremalnych sytuacji na drodze. Kursanci mogą również skorzystać z nowoczesnych urządzeń, takich jak narkogogle, alkogogle oraz symulator dachowania i symulator zderzeń. Osoby, które przejdą szkolenie, otrzymają gwarantowaną 10% stałą zniżkę w ubezpieczeniu obowiązkowym OC w PZU SA. Szkolenia w naszym ośrodku to również wspaniały prezent. Wybierając nasz bon podarunkowy, możesz wybrać szkolenie i wręczyć go bliskiej Ci osobie. Sprawdź się na naszym nowoczesnym torze. Nie daj się zaskoczyć, bądź pewny swoich umiejętności i czuj się bezpiecznie na drodze. ODTJ Sieradz, plac manewrowy, ulica Sikorskiego 1, biuro obsługi klienta, ulica 3 Maja 7, telefon 43 822 62 68, wewnętrzny 36, e-mail biuroobsługi@odtjsieradz.pl. www.odtjsieradz.pl. Jedenasta edycja sieradzkiego jarmarku adwentowego po raz pierwszy odbyła się na sieradzkim rynku. Obficie zastawione stoiska, dobra muzyka i świąteczny klimat uprzyjemniły mieszkańcom Sieradza oczekiwanie na ten magiczny czas. Zapraszam na felieton. Za nami 11. sieradzki jarmark adwentowy Sieradz pod choinkę. Organizatorami tegorocznego wydarzenia był Urząd Miasta Sieradza i Sieradzkie Centrum Kultury. Tego dnia rynek w Sieradzu odwiedziło kilka tysięcy osób z całego regionu. Nie brakowało atrakcji dla młodszych i starszych. To jest najważniejsza chwila tego radosnego oczekiwania. Tydzień przed Bożym Narodzeniem. Jesteśmy razem, cieszymy się. Dziękuję jeszcze raz serdecznie z tego miejsca wszystkim sieradzanom, że chcą być dzisiaj na rynku sieradzkim. Mieszkańców przyciągało ponad 70 stoisk wypełnionych ozdobami świątecznymi i artykułami spożywczymi. Można było zakupić wszystko, co niezbędne do przygotowania świąt i skosztować różnych smakołyków. My duży wybór mamy. Kiełbaska zrożna, paszteciki z nadzieniem mięsnym, pierogi z kapustą i grzybami, bigos wiejski, ciasta. Jak co roku mamy swoje stanowisko. Mamy i świeczkę z wosku pszczelego, orzechy bardzo, bardzo smaczne. A co tutaj dzisiaj u Was? Choinki, bombki, stroiki jakieś. Wszystko ręcznie wykonane? Tak, przez uczniów szkoły podstawowej nr 10. Podczas tegorocznego jarmarku w świąteczny klimat wprowadzili nas podopieczni Sieradzkiego Centrum Kultury. Ciepła atmosfera, dobra pogoda, wspólne śpiewanie kolęd i wzajemne życzenia były wyjątkowe. Wśród nas
Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej udekorowali świąteczne drzewka miast partnerskich Gaggenau, Anmas i Sieradza. Tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy pokazali, że młodzież też jest w tym mieście, że nasze zdanie też się liczy i że po prostu interesujemy się życiem miasta. No sami możecie ocenić naszą pracę, mam nadzieję, że będą się podobały. Kolory odpowiadają flagom? Tak, oczywiście. Miast partnerskich z Francji i Niemiec. Największe zainteresowanie wzbudzał Święty Mikołaj. Lekki mróz nie przeszkadzał w oczekiwaniu na spotkanie z nim. Długa kolejka ustawiała się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Witam serdecznie, bardzo naprawdę dużo tych dzieciaszków. Byłem w zeszłym roku, też było dużo, ale w tym roku jestem zadowolony, że tyle dzieci na mnie czekało. Jakie Mikołaj otrzymuje listy? Różne najróżniejsze, co niektórzy jeszcze nie wysłali, ale zachęcam ich do zrobienia tego, ponieważ no, za tydzień już przychodzę z prezentami, w lada moment w poniedzieli będę te listy otwierał, rozpieczętowywał i muszę szykować w moich magazynach już prezenty dla tych moich milusińskich. Uwagę szczególnie dzieci przyciągała żywa szopka ustawiona w centrum rynku oraz szczudlarze rozdający cukierki. Wydarzenie niezwykle przypadło do gustu odwiedzającym. Fajne wystawy. Jest w czym wybrać i choinki, i bombki. Naprawdę dużo ludzi, jestem zaskoczona i naprawdę super. Jestem, no, można dużo fajnych rzeczy znaleźć i kupić i dla dzieci atrakcje. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Bardzo fajnie, dużo właśnie straganów, jest w czym wybierać. Bardzo sympatycznie, fajnie można spędzić czas przed właśnie Wigilią. Jak wam się podoba na jarmarku? Bardzo. A tobie? Fajnie. A co wam się najbardziej podoba? Lamy. Bo są słodkie. Podoba się. Dopiero przyszliśmy, ale fajnie jest. Nastrój wprowadza, tak? Przedświąteczny. Gościem specjalnym jarmarku była kapela góralska Beskid, która swoją żywiołową muzyką zagrzała publiczność do wspólnego kolędowania. Przybierze mi do Betlejem pasterze, grając o trzecie ciutę cunami, że chwała na wysokości, chwała na wysokości. Na zdrowie, na to Boże Narodzenie, co byście byli zdrowi i weseli jako w niebie anieli, co by wam się darzyło zytko i proso, co byście nika nie chodzili boso, we worecku, na kołecku, w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje na to winsowanie bo moje. Tak to Boże dej, tak to Boże dej, tak to Boże dej, hej! A złap, przełomcie się z nami tym łopateckim, pozdrawiamy was pięknie! Udanych świąt zycymer, smacznego karpia, bywajcie, ostańcie z Bogiem, hej! Byście mieli co potrzeba, a po śmierci szli do nieba, byście byli szczęśliwymi oraz błogosławionymi, tak to Boże dej na ten nowy. Na zakończenie jarmarku harcerze z Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Sieradzu przekazali na ręce prezydenta miasta betlejemskie światełko pokoju. Tegoroczny jarmark adwentowy należał do bardzo udanych. Cieszmy się, że Sieradzanie ponownie łączą się, by wkroczyć w okres przedświątecznych przygotowań. Bank Spółdzielczy w Sieradzu życzy swoim klientom pełnych radości i szczęścia świąt Bożego Narodzenia, które nieść będą spokój i harmonię ducha. Życzymy także samych radosnych dni i zdrowia dla Państwa oraz najbliższych. Niech w te święta Wasz dom wypełnia ciepła, przyjazna atmosfera, a nowy 2018 rok obfitować będzie w sukcesy i zadowolenie z realizacji planów. Wszystkiego co dobre, piękne i zdrowe w święta Bożego Narodzenia i nadchodzącym roku życzy Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Thank you.
Witam w programie Co na Weekend. Aby Państwo mogli zaplanować tegorocznego Sylwestra, zaprezentujemy kilka propozycji spędzania nocy sylwestrowej w regionie. Noc sylwestrową zaczynamy już o godzinie 19 w Teatrze Miejskim w Sieradzu, gdzie koncert sylwestrowy poprowadzi Groham Orchestra. Na koncercie nie zabraknie wielkich utworów polskiej sceny muzyki rozrywkowej w aranżacji Krzysztofa Herydzina. W Łasku zapraszamy na wyjątkowe laserowe powitanie nowego 2018 roku. Od godziny 23 na Miejskim Rynku usłyszymy taneczną muzykę. Zapraszamy na plac 11 listopada. Sylwester z Duńskiej Woli rozpocznie się już o godzinie 21.15 w kinie Ratusz przed premierowym pokazem Gotowi na wszystko – Eksterminator. O 23.00 w tym samym miejscu rozpocznie się Sylwester z Ratuszem przy placu Wolności 29. W programie wyjątkowy pokaz pirotechniczny, bitwa DJ-ów i występ Dancing Models. A dla tych, którzy chcą wybrać się nieco dalej, zapraszamy do Łodzi. W Teatrze Wielkim przy placu Dąbrowskiego o godzinie 20 rozpocznie się tradycyjnie koncert sylwestrowy. Podczas wokalno-tanecznego widowiska zabrzmią przeboje muzykalowe, operetkowe i operowe. Po koncercie o godzinie 23.30 rozpocznie się bal sylwestrowy. Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni w Manufakturze to już tradycja. Na widzów czeka 10 minut wielkich emocji i niezapomnianych wrażeń. Jak w poprzednich latach, efektowne sekwencje zgrane zostaną z muzyką. Życzymy szampańskiej zabawy do białego rana i zapraszamy do obejrzenia noworocznego bloku ósemki Telewizji Regionalnej. Do zobaczenia w przyszłym 2018 roku. Jedyne w regionie kryte i sztucznie mrożone lodowisko w Sieradzu Sirka zaprasza. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 20, w weekendy od 10 do 21. U nas wypożyczysz łyżwy we wszystkich rozmiarach. Dla widzów i opiekunów zagwarantowane ciepłe i przytulne miejsce przy kominku. Zapraszamy, baw się z nami na lodowisku Sirka, Sierac, ulica Mickiewicza 6, teren dawnej Siry. Dla wszystkich miłośników książek też coś przygotowaliśmy. O tym, co warto przeczytać, opowie pani Wiesława Kruszek. Serdecznie zapraszamy. Amos Oz, izraelski pisarz, urodzony w 1939 roku jako Amos Klausner, jest od kilku lat wymieniany w gronie kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Wierzę, że w końcu na pewno ją dostanie, bo w pełni na to zasługuje. Chciałabym, aby poznawanie jego twórczości rozpoczęli Państwo od jego powieści napisanej w 2002 roku. U nas ukazała się w roku 2005. To opowieść o miłości i mroku. Jest to powieść autobiograficzna, w której pisarz przybliża swoje dzieciństwo, pisze o życiu w kibucu Hulda, o rodzinach Klausnerów i Musmanów. Jednak tematem przewodnim w tej książce jest matka, która popełniła samobójstwo w wieku 38 lat. Amos miał wtedy lat 12. Nigdy i z nikim o tym wcześniej nie rozmawiał. Zdecydował się napisać o tym, mając 63 lata. Zaczyna się ta powieść od opisu ciasnego i mrocznego mieszkania na przedmieściach Jerozolimy. Kończy zaś zapisem ostatnich dni i godzin życia matki. Nie dbając o chronologię, Amos Oz
tworzy w powieści obraz chłopca zdecydowanie różniącego się od swoich kolegów. Wrażliwego, oczytanego, samotnego, żyjącego w świecie książek, urządzającego sobie samotne zabawy, w których uruchamia wyobraźnię. Książki dla jego rodziny były zawsze czymś najcenniejszym, ważniejszym nawet niż jedzenie. Często też Amos Oz włącza do swojej powieści utwory własne lub też utwory innych pisarzy. Zacytuję tutaj jedno zdanie laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1966 roku. To zdanie wiąże się bowiem trochę z tytułem powieści. To jest zdanie Samuela Agnona. Kiedy świat pogrąża się człowiekowi w mroku, wtedy ten czyta książkę i widzi inny świat. Ten inny świat jest na kartach powieści widoczny w opowieściach o rodzinach dziadków Amosa Oza, o Icie i Naftalim Hercu Musmanach, o Aleksandrze i Szlomit Klausnerach. Obie te rodziny pochodziły z Ukrainy i Litwy. Na szczęście zdążyły wyjechać z Europy i uniknęły tragedii Holokaustu. Jedynie brat ojca pisarza został z rodziną w getcie i niestety wszyscy zginęli. To było w Wilnie. Tragedia narodu żydowskiego brzmi w tle opowieści Oza. Wracają ci, którzy ocaleli. Rodzi się państwo izraelskie. Częste są konflikty z Arabami. Można z tej książki poznać choć trochę zawiłe losy Żydów. Narodu, który chciał utworzyć swoje państwo, żyć w nim w pokoju. Część wolała żyć w kibucach, by tam stworzyć wspólnotę i mieć taką pewność, że nikt już ich stamtąd nie wypędzi, że wreszcie są u siebie. Amos pisze pięknie, pisze wspaniałym językiem, takim bardzo poetyckim, z porównaniami, metaforami, z takimi zupełnie niesamowitymi opowieściami, opisami, dbałością o szczegóły. To właściwie nie jest zwykła powieść autobiograficzna. To księga mądrości o życiu, o tym, co jest w nim ważne, o wartościach, o miłości i mroku. Zachęcając Państwa do przeczytania tej powieści, jak również innych powieści Amosa Oza, chociażby Czarna skrzynka, Judasz, Poznać kobietę. Dodam jeszcze, że w 2015 roku amerykańsko-izraelska aktorka, znana pewnie Państwu Natalie Portman, debiutowała jako reżyserka i nakręciła film na podstawie powieści Oza. Zagrała w nim także matkę pisarza, Fanię Klausner. Film wszedł na ekrany naszych kin w kwietniu 2016 roku. Zachęcam do czytania książek Amosa Oza i do obejrzenia filmu. W imieniu wszystkich producentów mleka i pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku życzymy naszym klientom smacznych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Czymże byłyby święta bez naszego dobrego tradycyjnego masła, twarogu, śmietany i mleka? Niech ten magiczny czas przepełni radość, smak i piękny zapach wypełniający świąteczną kuchnię.
Naszym klientom z okazji świąt Bożego Narodzenia Galeria Dekada w Sieradzu składa najserdeczniejsze życzenia niosące radość, ciepło i nadzieję. Niech ten magiczny czas wypełni cudowna rodzinna atmosfera w gronie tych, których kochamy najbardziej. Życzymy udanych zakupów w Galerii Dekada. Centrum Handlowe pod Wieżą zaprasza na zakupy i nie tylko. Znajdziesz u nas agencję ubezpieczeń MIR, gdzie w ponad 20 towarzystwach ubezpieczysz swój samochód, siebie, swoich bliskich i swój majątek. ARI, sklep zoologiczno-wędkarski. Tu kupisz wszystko dla swojego pupila oraz wszelkie akcesoria wędkarskie. Pod Wieżą mieści się autoryzowany dealer firm Stihl i Viking. Urządzenia do pracy w domu, ogrodzie i zastosowań profesjonalnych. Kaskada, solidne biuro podróży. Czekają tam na Was profesjonalni, życzliwi i zawsze uśmiechnięci doradcy. I kredyt. Pożyczki dla zadłużonych osób z komornikiem z minimalną ilością formalności. RSO 1789,79%. Producent odzieży niemowlęcej Magda, oferujący własne wyroby, body, śpioszki, kaftaniki, a także wysokiej jakości sukienki, dresy i spodnie polskich producentów. Sklep muzyczny Nutka, instrumenty i akcesoria muzyczne, nagłośnienia i oświetlenia dyskotekowe, wypożyczalnia i naprawa sprzętu muzycznego. Stanmark. Wyposażenie do domu, sprzęt AGD, oświetlenie, dywany, chodniki i wycieraczki. Studio firan i tkanin dekoracyjnych Artis. Tekstylia domowe, zasłony, firany, karnisze, rolety, poduszki, narzuty, dywany oraz koce. Projektowanie i montaż. Tęcza, hurtownia i sklep z farbami, lakierami, pigmentami, tynkami, gładziami, możliwość mieszania farb, lakierów i tynków w dowolnych kolorach. Ziołek, sklep medyczno-zielarski, zioła, soki naturalne, miody, zdrowa żywność, naturalne kosmetyki, oleje kosmetyczne i spożywcze oraz szeroki wybór przypraw. Zimax, chińskie centrum handlowe, gdzie znajdziesz ubrania, buty, bieliznę, zabawki, kosmetyki i dodatki. Rossmann, tu kierujemy się zasadą jak największy wybór artykułów w rozsądnych cenach. Oferujemy naszym klientom 16 tysięcy produktów polskich i zagranicznych, w sumie 800 marek. Rossmann firmuje także 35 marek własnych. Zachęcamy do korzystania z aplikacji rossmann.pl, która umożliwia wstąpienie do klubu Rossmann. Tam na klientów czekają rabaty i oferty specjalne. Zapraszamy na zakupy. Centrum Handlowe pod Wieżą wszystkim swoim klientom życzy spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601-601-601. To wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie. Nasze materiały są dostępne w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Jesteśmy także aktywni na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a wyjątkowo zapraszam Państwa na noworoczny blok programowy w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia.